Cześć, tu Ernest. W tym filmiku powiem wam, jak zobaczyć przedwcześnie noworoczny event w grze. Nowy rok już wkrótce, a przynajmniej u nas w Polsce. Jak wiecie, do gry nadchodzi wybuchowy event z okazji rozpoczęcia nowego roku, aby gracze mogli świętować ten moment podczas meczyku. Na pewno wiecie też, że ludzie na całym świecie dzielą także strefy czasowe. Z tego powodu w różnych miejscach nowy rok zaczyna się wcześniej niż u nas, a w niektórych miejscach później niż u nas. Epic Games jakoś musiało się uporać z tą sytuacją, aby każdy, nieważne gdzie gra, mógł dokładnie o północy być świadkiem nowego eventu. Na początku myślałem, że po prostu każdy zobaczy nowy event o północy w zależności od tego, gdzie mieszka. Ale jednak, nieważne gdzie mieszkacie, event noworoczny rozpoczyna się co każdą pierwszą północ nowego roku na świecie. W momencie nagrywania tego filmiku minęło już 5 takich eventów z okazji nowego roku. I kiedy ten filmik już wstawiam, jest szansa, że za kilkanaście minut dojdzie kolejna okazja na zobaczenie tego w grze. W opisie macie link do stronki, która odlicza czas do północy w różnych strefach czasowych. Więc jeśli chcecie sami to zobaczyć, to zapraszam do opisu. A tych, co na razie nie mogą grać, zapraszam do oglądania i życzę wam szczęśliwego nowego roku! Fajnie. Co ciekawe, tam była wyrwa. A to by się zgadzało, bo pamiętam, że wyrwy pojawiły się w sezonie 5. A w sezonie 5 nastąpiło zderzenie światów naszego z Fortnite'em. I właśnie tutaj Epic Games nam przysłało kulę. Kulę nam przysłało do gry, no fajnie.